Mamy tutaj. No ja nie wiem, dlaczego nie. Tam jest zamknięta przestrzeń? Tak, tutaj jest tylko jeden pokój. Tam jeszcze zobaczymy, że to ubiór, co tam jest, nie? Tutaj. Ze trzy zdjęcia, tak. Ze trzy zdjęcia? Nie. 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 Widać góry, chociaż za nami? Tak. Ну, да, 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 да
Imperium nie miało szczęścia do władcy, to miało szczęście do wielkiego wezyra. Okej. O Stambule można mówić bez przerwy. Jest to miasto, które się nie zaczyna i nie kończy. Miasto, które można kochać lub nienawidzić, ale nie przejdziemy obojętnie wobec tego miasta. Niektórzy nawet mówią, że Stambuł to nie miasto, to Stambuł. Ale to samo można mówić o Bosforze. Cokolwiek nie powiemy, to zawsze jest za mało. Dlatego pozwolicie, że naszą wycieczkę zakończymy słowami, które zaczerpnąłem z książki Orhana Pamuka Stambuł wspomina i miasto. Piszą w tej książce w sposób następujący. Bosfor wciąż jest w naszym sercu. Jak w dzieciństwie jest dla nas rękojmią zdrowia, lekarstwem na nasze choroby, niewyczerpalnym źródłem dobra i życzliwości, które podtrzymuje na duchu miasto i jego mieszkańców. Życie nie może być aż tak straszne, w końcu człowiek zawsze może przecież pójść na Bosfor. Tymi słowami w całej naszej załogi serdecznie dziękuję Państwu za wspólne odbycie. Poprosił, żeby coś takiego ułożono.